W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Cześć, Szczęść Boże, witam Cię serdecznie, bardzo serdecznie w pierwszym odcinku naszych internetowych, adwentowych rekolekcji zatytułowanych Ostre Cięcie. Rozpoczynamy Ostre Cięcie, rozpoczynamy Adwent, który nie jest jakąś tanią Ewangelią, jakimś poklepywaniem się po ramieniu, nie jest oczekiwaniem na jakieś dzieciątko, leżące tylko w żłobku. Nie jest to tylko jakieś infantylne patrzenie i przygotowanie się na Boże Narodzenie. To jest coś bardzo poważnego, coś szalenie istotnego, bo tak nas do tego Pan Bóg zaprasza. I tak jak zacząłem, czy tak właściwie jak skończyłem, tak chcę dzisiaj zacząć. Tak jak skończyłem zapowiedź. Nic się nie zmieni w święta, nic się nie zmieni w Wigilię, jeżeli nie zmieni się już dzisiaj, teraz, w tym momencie. Jeżeli nie zapragnę zmiany w tej oto chwili i nie zapragnę ostrego cięcia, właśnie nie poklepywania po ramieniu, nie mówienia jakoś to będzie, jakoś się ułoży, ale ostrego cięcia. Potrzebujemy tego ostrego cięcia, potrzebujemy tych radykalnych postaw i stanięcia w prawdzie wobec Słowa Bożego. Potrzebujemy tego, żeby Słowo Boże przeczytało nasze życie, żeby rozświetliło naszą codzienność, żeby rzeczywiście te święta Bożego Narodzenia, ale przede wszystkim coś też ważnego, nie tylko święta, ale przyjście Pana Boga. Bo Adwent to jest przyjście Jego, to jest przyjście, to nie czekanie. Adwent to nie jest oczekiwanie. Te banialuki, te banały, które czasem słyszymy, to jest Adwent, czas radosnego oczekiwania. To są banały i mówią też czasem kłamstwa. Bo to nie jest oczekiwanie, to już jest przebywanie w tej obecności. Pan Bóg już jest. Adwent to jest okrzyk, który wydobywają ludzie z swoich serc, krzycząc: On już jest, On już jest, On już przychodzi, jest między nami i króluje. To powtórne przyjście już się teraz właśnie dokonuje w naszej codzienności, w naszym życiu. Po to potrzebujemy takich też rekolekcji, żeby sobie o tym przypomnieć, żeby to odkryć, żeby na nowo stanąć w tej prawdzie. Dzisiaj, kiedy pewnie byłeś już w kościele, jak jeszcze nie, no to polecam Ci, żebyś był. Usłyszymy słowa, dużo słów o świetle. Żeby dokonało się ostre cięcie, potrzebujemy właśnie światła. Drogi Izajasz nam mówi, postępujmy na drodze światłości. Wejdźmy na drogę światłości. A Paweł w liście do Rzymian, do wspólnoty chrześcijańskiej w Rzymie, mówi, przyodziejmy oręcz światłości. Adwent to przede wszystkim przebudzenie się, wyjście z ciemności, z nocy. Paweł mówi, dzień się już przybliża, noc się przesiliła. Już przychodzi dzień, już jest ten brzask Słońca, który nie zna zachodu, Jezusa Chrystusa. Tak jak na operacji, nigdy nie byłem na operacji, nigdy nie byłem w takich momentach w szpitalu. Nie wiem, czy to kiedyś mnie dosięgnie, ale z filmów, różnych seriali i tak dalej, podobnych takich sytuacji, czy też właśnie, będąc gdzieś tam w szpitalu, patrząc na gdzieś tam w różnych salach, no operacje dokonują się wtedy, kiedy jest mocne światło. Mocne światło. Żaden lekarz nie podejmie leczenia w ciemnościach, w mroku, w półmroku, jakichś kiepskich. Przy kiepskich żarówkach. Nim rozpoczniemy takie na serio podejście do siebie, do swojego życia, do swojego grzechu, nim rozpoczniemy takie na serio rzeczywiście ostre cięcie, pozwolimy, żeby Pan Bóg tego ostrego cięcia w nas dokonał, to musimy stanąć w świetle. Tym światem jest On, Jezus Chrystus. Tym światem jest Jego Słowo. Z tym Słowem nie chcemy się rozstawać, ono będzie nam nieustannie towarzyszyło. To jest nasze światło. To jest nasz podręcznik, nasz elementarz na ten Adwent, na to ostre cięcie. Bóg będzie nas ciął właśnie tym Słowem. Chciałem, żeby właśnie dokonał tego cięcia poprzez dobrą nowinę, poprzez swoje Słowo. Dlatego Was zapraszam na te rekolekcje. Dzisiaj niedzielnie, na początek spokojnie, ale odważnie i myślę z taką wielką decyzją, podjęciem decyzji ważnej. Stanąć w świetle, czyli co? Odkryć Słowo. Weź Słowo. Weź dzisiaj Słowo. Stań w tym świetle. Stań w świetle swojego serca. Spróbuj, zachęcam Cię, jak najszybciej, jak najkonkretniej, pójść do sakramentu pokuty i pojednania, jeśli możesz. Skorzystaj ze spowiedzi. Rozświetl swoje serce słowem przebaczenia. Chodź na Eucharystię. To jest staniecie w świetle. Chciej stanąć w świetle. Koniec już. Przestańmy się chodzić w tych ciemnościach. Przestańmy chodzić w półprawdach, półmrokach, w jakichś takich szarościach. Stańmy w świetle. Stańmy w światłości Pana. Niech On rozświetli nasze ciemności. Niech On rozświetli naszą codzienność. Niech On
da nam odwagę. Tylko dzięki Niemu będzie mogło dokonać się to odkrycie. Tylko dzięki Jego Słowu. Tylko dzięki Jego obecności. Inaczej to będą właśnie banie luki, banały, puste, gołosłowne treści w czasie tej rekolekcji i tego adwentu. Bez Niego to nie ma znaczenia, naprawdę. Bo to o Niego chodzi. O Jego światło w Twoim sercu, o Jego światło w Twojej ciemności, o Jego światło w Twoim smutku, o Jego światło w Twoich relacjach, o Jego światło właśnie, o Jego światło w Twoich brakach, w Twoich lękach, w Twoich przerażeniach. Niech w tym wszystkim będzie. Szczęść Boże, módlmy się, nie tylko życzmy, ale módlmy się o dobre owoce tego adwentu, tej rekolekcji. Zapraszam Was. Z każdym dniem będziemy się też więcej spotykać, bo chciałbym, żebyśmy się na Instagramie trochę spotykali. Zapraszam Was. Na wszystkie odnośniki i linki będą pod filmem. One tam się pokażą. Chciałbym Was do tego zaprosić, żebyście też w takim momencie też byli, żebyśmy tak też się jednoczyli. No właśnie, o szczegółach jeszcze, bo w tym tygodniu też będzie taka jedna wielka, też takie ważne wydarzenie, takie związane z naszym wydarzeniem rekolekcyjnym. A też zapraszajcie innych. Coś tam Facebook, nie wiem, coś mi blokuje czy psuje. Psoty tam sprawia, że nie mogę pozapraszać wszystkich znajomych. W ogóle większości nie mogę pozapraszać. Co zapraszam, to jakiś błąd wyskakuje. Jego pozapraszajcie, powysyłajcie to do swoich najbliższych. I to będzie taka nasza wspólna praca, współpraca w tym dziele rekolekcji i ewangelizacji. Szczęść Boże, trzymajcie się pięknej niedzieli Bożego, świętego adwentu. Życzmy sobie i módlmy się. Z Panem Bogiem. Cześć.